Witam Was serdecznie na moim kanale na YouTubie, na kanale Yoga Piękna, na którym poruszam tematy związane z zachowaniem zdrowia, urody, a przede wszystkim równowagi na wszystkich poziomach, czyli ciała, umysłu oraz ducha. Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, dzięki którym wiem, czy treści, które Wam tutaj pokazuję, o których opowiadam, są dla Was interesujące. Dzisiaj mam temat związany z aktywnością fizyczną, z bardzo prostym ćwiczeniem. Ćwiczeniem, które wydawałoby się być może ćwiczeniem dla Was w odbiorze banalnym, ale ćwiczeniem, które naprawdę potrafi nas uzdrowić, odmłodzić, a jednocześnie nie wymaga zbyt dużej wysiłkowej pracy. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby różne praktyki wplatać w swoje życie na zasadzie zmiany nawyków, na zasadzie wprowadzenia tego w rutynę, a nie na zasadzie zabierania nam czasu, ponieważ uważam, że i tak tego czasu mamy mało, więc nie w tym rzecz, żeby sobie dokładać obowiązków i działań, dlatego wszystko to, czym się dzielę, raczej wymaga wplatania tego gdzieś w czynności życiowe, zmiany właśnie naszych nawyków, chociażby żywieniowych, gdzie na tym przykładzie lubię podawać, tyle samo zajmie nam przygotowanie zdrowego posiłku, co niezdrowego, więc czasem takie argumenty, z którymi się spotykam, że no, ale skąd mieć na to czas, no do mnie nie przemawiają, bo to wystarczy zamienić. Tak samo to, o czym Wam teraz, kochani, powiem, a mianowicie jest to ćwiczenie, które naprawdę może spowodować wyleczenie wielu dolegliwości, wielu chorób. Ćwiczenie, które będzie pomagało nam żyć dłużej i wyglądać młodziej, które nawet wpłynie na to, jak wyglądać będzie skóra i może wpłynąć także na spłycenie zmarszczek. A o czym tu będzie mowa? Mowa tutaj będzie tak naprawdę o dwóch tematach, które ja łączę w jednym, czyli będziemy mówić o wibrogimnastyce Mikulina i będzie mowa o badaniach, które w 2020 bodajże zostały przeprowadzone przez Marka Hamiltona, które dowodzą skuteczności tego ćwiczenia. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ Wam o tym opowiem szczegółowo i pokażę Wam, jak to robić. Uwierzcie mi, że zobaczycie efekty, a naprawdę nie będzie Wam to zabierać czasu. Ja chyba tylko sięgnę sobie po okulary, bo jestem na zewnątrz i niestety, ale bardzo mnie razi słońce. I tak będzie mi łatwiej. Kochani, o czym będzie mowa? Przede wszystkim najpierw może opowiem o samym Aleksandrze Mikulinie, który był konstruktorem silników samolotowych i którego w zasadzie, można powiedzieć, skazano, oczywiście w cudzysłowie, na bardzo krótkie życie, po tym jak odkryto u niego choroby krążenia, dużą niewydolność i w zasadzie powiedziano, że no, jego życie już długo trwać nie będzie, a przede wszystkim zalecono mu nieruszanie się, z tego względu, że właśnie miał bardzo chory układ krążenia, no i stwierdzono, że ruch nie będzie dla niego odpowiedni. On na szczęście się temu nie poddał, porównał ludzkie ciało do działania silnika i opracował ćwiczenie, dzięki któremu dożył naprawdę sędziwej starości. To ćwiczenie wprowadza drgania w naszym ciele. Dzięki tym drganiom przede wszystkim zaczyna nam lepiej krążyć limfa, oczywiście też krew. I tutaj pobudzamy jakby te układy do pracy, układy, bez których ciężko funkcjonować bez dobrego ukrwienia, kiedy się nie ruszamy. A wiadomo, że krew przenosi wszystkie substancje odżywcze, także dotlenia. A przy okazji limfa zajmuje się tutaj, można powiedzieć, sprzątaniem i też ma ogromny wpływ na układ odpornościowy, więc dzięki temu ćwiczeniu wpływamy na to wszystko. I co jeszcze? Ponieważ to ćwiczenie przy okazji, a w zasadzie można powiedzieć przede wszystkim, bazuje także na poruszaniu mięśnia płaszczkowatego. Przepraszam, muszę jeszcze sobie wziąć łyk herbaty. Mięśnia płaszczkowatego. Gdzie my mamy ten mięsień i o co chodzi? Dlaczego ten mięsień jest taki nietypowy? Mięsień płaszczkowaty znajduje się w naszych łydkach, z tyłu łydek, duży mięsień. I co takiego jest tutaj niezwykłego? Kochani, wyobraźcie sobie, że
przejdę troszeczkę do procesów związanych z gospodarką cukrową. Ciało magazynuje w mięśniach glukozę w postaci glikogenu, czyli nie magazynują mięśnie czystej glukozy. Glikogen podczas pracy mięśni uwalnia glukozę, czyli tym samym można powiedzieć, że to jest taki magazyn energii. I teraz, co się dzieje z mięśniem płaszczkowatym? On nie magazynuje glukozy w postaci glikogenu jako jedyny mięsień. I teraz, jeżeli my ten mięsień pobudzamy do pracy, to on musi bezpośrednio glukozę pozyskiwać z krwiobiegu. I to jest całe, bym powiedziała, sedno tej historii. Dzięki temu, kiedy pobudzamy ten mięsień do pracy, kiedy on jest w swoich skurczach, on będzie zużywał glukozę. I teraz, jeżeli ktoś ma problem z otyłością, jeżeli ktoś ma problem właśnie z poziomem glukozy, jest to cukrzyca, czy innego rodzaju choroby też metaboliczne, związane między innymi z gospodarką tłuszczową, z gospodarką cukrową, to jest to bardzo proste ćwiczenie, dzięki któremu możemy nie tylko jakby na bieżąco złagodzić objawy, ale nawet wyjść z choroby. Dlaczego? Dlatego, że przecież oczywiście mówi się o tym, że ruch to zdrowie. Same spacery, samo bieganie takie w umiarkowanym tempie będzie niesamowicie wpływać na obniżenie glukozy i w ogóle na poprawę zdrowia. Nie odkrywam tutaj Ameryki, więc nasz organizm naturalnie jest wyposażony w to, żeby poprzez ruch uzdrawiać swoje ciało. A kiedy się ruszamy, wiadomo, że poruszamy nogami i mięsień płaszczkowaty między innymi jest to mięsień, dzięki któremu możemy wstawać na palcach, czyli każdy ruch, jaki wykonuje noga podczas pracy, to jest unoszenie pięty. To jest właśnie ruch, który będzie wzbudzał do pracy mięsień płaszczkowaty. I teraz, kiedy mięsień płaszczkowaty pracuje, on zużywa glukozę bezpośrednio z krwiobiegu, a nie ze swoich zapasów zmagazynowanych po prostu w swoich, dokładnie w mięśniu, w postaci glikogenu. I teraz, łącząc jakby te najnowsze odkrycia związane z mięśniem płaszczkowatym, z wibrogimnastyką Mikulina, która no, już można powiedzieć zaczęła mieć miejsce kilkadziesiąt lat temu, więc tutaj mamy takie połączenie, można powiedzieć, no, trochę starszej wiedzy z nowoczesną i z badaniami, możemy mieć dwa w jednym. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób możemy połączyć te ćwiczenia. Od razu powiem, że najlepiej jest je robić kilka razy dziennie, przynajmniej kilka razy dziennie, załóżmy około 5, a już absolutne minimum to jest rano i wieczorem. Ważne jest to, żeby wykonywać jedno uniesienie pięt, zaraz to pokażę, na sekundę. Czyli robimy około 60 ruchów na minutę. Jeżeli ktoś ma słabą kondycję, jest obciążony innymi chorobami, jest osobą w wieku podeszłym, to może to ćwiczenie robić w podziale. Czyli na przykład nie robi 60 ruchów na minutę, tylko na przykład sobie robi 20 ruchów, czyli przez 20 sekund, potem chwilę odpoczynku, powrót, aż łącznie się wykona serię 60. Natomiast jeżeli jesteś w dobrej kondycji, czujesz się na siłach albo w trakcie wykonywania tego ćwiczenia nabierzesz sił, to możesz zdecydowanie wydłużać to ćwiczenie, szczególnie jeżeli masz wysokie stężenie cukru, to możesz to ćwiczenie wykonywać dłużej, nawet 3-4 minuty. Pokażę Wam wersję taką standardową, pokażę też wersję i wytłumaczę, jak można robić to intensywniej. Czego potrzebujesz? Niczego. Po prostu potrzebujesz tylko chęci, świadomości i to wszystko. Teraz się odsunę. Mam nadzieję, że tutaj z mikrofonem jest wszystko w porządku i nadal będzie mnie dobrze słychać. Co robimy? Słuchajcie, wspinamy się na palcach i opadamy na pięty. Unosimy przynajmniej 4-5 cm i opadamy. Łączymy właśnie tutaj wibrogimnastykę Mikulina z wprowadzeniem mięśnia płaszczkowatego w ruch i opadamy. Tak, to jest ważne, żeby opaść. Robimy to miękko. Zwróć koniecznie uwagę
na całe swoje ciało, żeby ono nie było napięte, żeby nie było sztywne. Słychać takie drgania. Ja może troszkę dalej stanę, będzie lepiej widać. O, dokładnie coś takiego. Ja nie jestem przy tym ćwiczeniu nadmiernie wyprostowana, bo będę po prostu usztywniać ciało, więc stoję tak bardziej naturalnie. I nic więcej. Teraz, jeżeli chcesz intensywniej wprowadzić ten mięsień w ruch, ale z uderzeniem, czyli z wprowadzeniem ciała w wibrację, cały czas podkreślam, tutaj mamy dwa ćwiczenia w jednym, to wspinasz się maksymalnie na palce i opadasz. Wspinasz i opadasz. Przy czym to opadanie, ja bym powiedziała, że robię z taką lekką amortyzacją, czyli w momencie, kiedy opada pięta z takiego maksymalnego wspięcia, ja troszeczkę spowalniam tutaj, żeby to nie było takie bardzo duże tąpnięcie, tak, żeby też nie obciążać kręgów, żeby też ich po prostu nie zbijać. Jeśli na przykład nie masz siły, zaczynasz dopiero z tym ćwiczeniem, to dobrze jest się czegoś przytrzymać, tak, wtedy będzie ci łatwiej. Podchodzisz do ściany czy do jakiegoś drążka, łapiesz się i po prostu w ten sposób ćwiczysz. Oczywiście nie zastępuje moja tutaj porada wizyty u lekarza, zawsze warto skonsultować, zawsze warto zapytać, co o tym sądzi, ale myślę, że jeżeli nie ma przeciwwskazań, to jak najbardziej ja Cię zachęcam. Ale teraz jeszcze Ci zdradzę jedną rzecz, bo powiedziałam, że to wpłynie na urodę. W momencie, kiedy mamy bardzo wysokie stężenie cukru, jeżeli w ogóle bardzo dużo spożywamy cukru, to dochodzi do tak zwanej karmelizacji włókien kolagenowych. One zaczynają tak jakby kruszeć. Powoduje to przyspieszone powstawanie zmarszczek. I w momencie, kiedy zużywasz te zapasy krążącej po ciele z powodu chorób metabolicznych, nadmiaru po prostu glukozy, zużywasz tą glukozę, to jednocześnie też oczyszczasz jakby ciało, można powiedzieć, z glukozy i ona nie jest w stanie zrobić takiego spustoszenia w kolagenie. Więc dzięki temu ćwiczeniu nie tylko wpłyniesz na poprawę układu krążenia, poprawę pracy układu limfatycznego, spalanie tłuszczu, wyprowadzenie ciała właśnie, czy nawet z hiperglikemii, czy z innych zaburzeń tego typu, ale również wpłyniesz także na odmłodzenie. A poza tym każdy ruch powoduje też to, że czujemy się lepiej, daje nam to poczucie szczęścia i radości, do czego jak najbardziej oczywiście każdego nakłaniam, żeby znajdować w swoim życiu takie momenty, które one nam dają właśnie takie odczucia, a między innymi dzięki ruchowi to mamy. Także zachęcam, bardzo Ci dziękuję, daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, jak Ci się podoba to ćwiczenie. Też zapraszam Ciebie do siebie na stronę internetową, tam jest blog. W blogu więcej jest informacji na temat właśnie ćwiczeń wibrogimnastyki Mikulina. A jeżeli masz ochotę zadbać o swoje ciało za pomocą masaży, ćwiczeń i potrzebujesz akcesoriów, albo na przykład chcesz nauczyć się, jak wykonywać jogę twarzy, masaże czy taping, kinezjotaping estetyczny, to wszystko to znajdziesz na mojej stronie yogapiękna.com. Ściskam serdecznie, buziaki, pa, pa.